Iława to piękne miasto do życia. Mamy naprawdę zjawiskowy park krajobrazowy, w którym znajdują się aż 3 rezerwaty przyrody. Piękne lasy, których osią jest najdłuższe jezioro w Polsce – Jeziorak. Jeziorakiem przez kanał Elbląski dopłyniesz nawet do Bałtyku. Mamy także największą w Polsce śródlądową wyspę – Wielka Żuława. Jest tutaj naprawdę co robić, więc jeżeli zastanawiasz się nad swoim przyszłym urlopem, to zapraszam do Iławy, a na pewno nie będziesz zawiedziony. Dzisiejsze nasze spotkanie zaczynamy w lesie, dlatego że mam do zaprezentowania Wam samochód, który doskonale wpisuje się także i w takie warunki. Oczywiście będzie to sprowadzony świeżo z Niemiec Seat Ateca 4Drive z napędem oczywiście 4x4. Samochód pełen przemyślanych rozwiązań, piękna sylwetka i doskonałe własności jezdne. Samochód, który na pierwszy rzut oka buduje pozytywne emocje. Moja prezentacja będzie składała się z rozdziałów. Po rozwinięciu opisu tego filmu będziesz mógł wskoczyć bezpośrednio na interesującą Cię informację. Nazywam się Remigiusz i prowadzę firmę Auto27. Moją domeną jest profesjonalizm. Znam się na samochodach i wiem, gdzie szukać w Niemczech tych najlepszych. Ta Ateca jest także owocem moich naprawdę poszukiwań wielotygodniowych, ponieważ szukam tych samochodów, bo wiem, jak bardzo są potrzebne na rynku polskim. Ale właśnie tego typu egzemplarze, czyli samochód serwisowany, samochód od jednego właściciela, samochód bezwypadkowy, samochód, który ma niewielki przebieg i samochód, który na pewno jeszcze da wiele radości z posiadania swojemu nowemu właścicielowi. Takie samochody prezentuję, takie samochody mam, dlatego myślę, że te kilkadziesiąt minut spędzone razem ze mną nie będzie dla Ciebie straconym czasem. Nie przedłużam i oczywiście zapraszam Was bardzo serdecznie na dalsze części mojej prezentacji. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zapraszam. Seat oczywiście to marka, która miała w swojej historii gorsze i lepsze chwile. Ale w momencie, kiedy pojawił się na rynku Seat Leon trzeciej generacji, firma wyskoczyła jak Feniks z popiołów. Seat Leon trzeciej generacji sprawił, że słupki sprzedaży tego hiszpańskiego producenta wywindowały do niebotycznych rozmiarów. Ludzie ustawiali się w kolejkach, a czas oczekiwania na Seata Leona był bardzo długi. Ale Seat pokazał, że można w kompaktowy samochód wtłoczyć usportowioną charakterystykę, że kompaktowy samochód może być nie tylko funkcjonalny, ale piękny. Jednak przyszedł czas na to, żeby Seat zdał sobie sprawę z tego, że nie może istnieć bez SUV-a. Mamy rok 2016. Seat wiedział o tym, że ich poprzedni projekt 4x4, czyli Seat Altea XL Freetrack, nie odniósł rynkowego sukcesu. Inżynierowie długo zastanawiali się nad tym, jak zbudować samochód, który będzie dalej podobał się klientom i który dalej będzie wchodził w ten usportowiony kanon Seata.
i stworzyli Seata Ateca. 2016 rok to właśnie rok, kiedy ten samochód został zaprezentowany. Seat, niektórzy powiedzą, że poszedł na łatwiznę, bo dużo z tego projektu Seata Leona jest właśnie wtłoczone też w Atekę. Ale czy nie o to chodzi, żeby korzystać z tego, co już znane, dobre i sprawdzone i co podoba się klientom? Moim zdaniem ten samochód właśnie dzięki temu jest piękny i niebywale atrakcyjny. Seat Ateca jest SUV-em, za którym na pewno będziesz oglądał się jeszcze po zaparkowaniu. To naprawdę samochód godny podziwu. Prezentowana Ateca pochodzi z roku 2017. Wersja Style, kolor Black Magic, czyli mieniący się w zależności od padania promieni słonecznych. Kolor metaliczno-perłowy. Widzicie sylwetkę Seata Ateki. Jak wcześniej wspominałem, ona jest podobna do Seata Leona, ale oczywiście Ateca to większy prześwit, 160 mm, także mamy nakładki plastikowe, progowe, osłaniające przed ewentualnym zarysowaniem. Moja wersja to także relingi dachowe, przyciemniane szyby i oczywiście 17-calowe alufelgi. Z tyłu mamy LED-owe światła i przyjrzyjmy się teraz właśnie charakterystycznemu tyłowi tego samochodu, ponieważ ten tył już nie przypomina nam Seata Leona. Został on zbudowany w taki sposób, żeby charakteryzować Seata, ale też wyróżniać się w klasie SUV-ów. Mamy oczywiście srebrną nakładkę na zderzak. To wszystko, drodzy Państwo, będzie powodowało, że ten samochód nabiera takiego mięsistego wyrazu i charakteru. Seat Ateca, jaki Wam pokazuję, jest samochodem bogato wyposażonym, jeżeli chodzi o systemy bezpieczeństwa. Właściciel doposażył go w asystenta pasa ruchu, w aktywny tempomat, w system monitorujący martwy punkt w lusterkach, a także automatyczne parkowanie. Wiele, wiele dodatków, które na pewno przyczynią się do tego, że funkcjonowanie i użytkowanie tego samochodu będzie tym bardziej przyjemne. Z przodu mamy oczywiście LED-owe światła dzienne i widzimy także, jak charakterystyczny jest przód Seata. Mamy także srebrne wstawki w zderzak, no i ten grill razem z tym dolnym elementem zderzaka tworzy jakby taki X. Zobaczcie, grill jest wyposażony oczywiście w znaczek Seata, ale ten znaczek także pełni drugą funkcję, bo pod nim właśnie ukryty także jest radar. Mamy automatyczne światła, długie, krótkie, doświetlanie zakrętów. Samochód, który na pewno będzie Wam sprawdzał się także w cięższych dojazdach, czy właśnie w górskich terenach, czy dojazdach do leśnych domków, bo samochód wyposażony jest w napęd 4x4, oczywiście automatycznie dołączany. Mamy tutaj Haldex z piątej generacji. Seat Ateca to oczywiście bliźniak Volkswagena Tiguana, Skody Karoq, ale jednak Seat jest samochodem dłuższym o 13 cm, co będzie nam gwarantowało też, wydaje mi się, większą przestrzeń. Teraz przyjrzyjmy się z bliska karoserii tego Seata. Chcę Wam pokazać, jak dobrze utrzymany on jest z zewnątrz. Właściciel umiał o niego zadbać. On nie ma dużego przebiegu, 86 tysięcy kilometrów, więc nie może być to samochód zniszczony. Ale ten samochód naprawdę wygląda pod względem zewnętrznym jak nowe auto, bo nie ma żadnych rys, żadnych wgniot, żadnych obić parkingowych. To jest niezwykle ważne, że ten właściciel potrafił o niego zadbać i poszanować odpowiednio ten samochód. Wam zależy także na tym, żeby samochód nie był nigdzie powgniatany właśnie, no bo chcecie, żeby Wasz nowy samochód wyglądał zdecydowanie jak najlepiej. No i myślę, że ten Seat także w te potrzeby się wpisze perfekcyjnie. Przejdźmy po kolei wszystkie elementy, ewentualnie jak znajdę jakiś element, na którym byłby jakiś wada czy cokolwiek, to powiem Wam po prostu o tym. Maska nie ma odprysków, szyba także nie ma żadnych odprysków. Zderzak również nie jest poodpryskiwany w żadnym miejscu. Mamy spryskiwacze reflektorów oczywiście. Lusterka z wbudowanymi kierunkowskazami. Zobaczcie. Myślę, że po przyjechaniu na miejsce i oględzinach tego samochodu na pewno nie będziecie mieli żadnych uwag co do jego stanu, bo powiem szczerze, że jest to jeden z Seatów Ateca, których no szukałem, tak jak mówiłem wcześniej, tych Seatów jest troszeczkę na rynku niemieckim, ale jeżeli się przepuści już przez takie wąskie sito, to gwarantuję Wam, że zostaje naprawdę tylko kilka sztuk, które warte są uwagi. I ten egzemplarz na pewno wart jest także i Waszej uwagi.
Zajrzyjmy teraz do wnętrza Seata Ateki, wersja Style. To nie jest oczywiście najbogatsza wersja, jeżeli chodzi o wnętrze. Właściciel doposażył tą wersję Style tak, że możemy tutaj mówić o wersji Style, ale na najwyższym poziomie podium. Mamy tutaj tapicerkę, wbudowany tutaj taki materiałowy element. Oczywiście Seat Ateka jest zbudowany z dobrych materiałów i nic tutaj w czasie jazdy nie trzeszczy. Ten egzemplarz jest naprawdę wyjątkowy pod względem utrzymania. Jeden właściciel i prawidłowa pielęgnacja i to widać w każdym miejscu tego samochodu. Tapicerka, tutaj taki pikowany materiał, mamy przeszyte białą nicią, niebieskawy materiał. Fotele są bardzo wygodne, mamy 3 regulowane zagłówki, oczywiście podłokietnik z cup holderami. Jest także luka do przewożenia długich przedmiotów. Można ją sobie oczywiście zamknąć. Oj, trzeba to zrobić. Tak. No i jeżeli złożymy fotele z tyłu w Atece, to uzyskamy płaską powierzchnię razem z bagażnikiem, co także będzie nam dodawało funkcjonalności w użytkowaniu tego samochodu. Są nawiewy dla tylnych pasażerów, kieszenie w fotelach, no i widzicie, oczywiście stan tego samochodu jest, tak jak mówiłem, bardzo dobry, więc nie ma tutaj żadnych uwag, nie ma żadnych plam, a dodam, że to wnętrze nie było prane, czyszczone, po prostu tak właściciel umiał zadbać o samochód. Fabryczne dywaniki welurowe, zobaczcie nawet po dywanikach, w jakim stanie one są, nie są nigdzie poprzecierane, więc to także na plus. Idźmy jeszcze z drugiej strony. Zobaczcie, jak wygląda boczek z drugiej strony. Próg, uszczelka czy felce nie są poobijane od pasów. No i także z tej strony nie możemy mieć żadnych uwag co do tapicerki. A teraz zajrzyjmy od strony pasażera szybciutko. Widzicie, tutaj od razu w lusterkach Wam pokażę, jest ten system kontroli martwego punktu. Mamy drzwi, tapicerkę drzwiową od strony pasażera. Auto jest kompletnie fabryczne, nic tutaj nie było odkręcane, no więc po prostu tak jak tutaj zbudowała fabryka, tak tutaj też jest. Dywaniki gumowe, pod spodem oryginalne welurowe. Gumowe ja zawsze dokładam dla kupujących. Mamy tutaj na fotelu 2 takie mało widoczne plamki, na filmie widać je bardziej niż w rzeczywistości, ale oczywiście to szybko można sobie wyprać. Regulowany zagłówek. Dodam jeszcze, że fotel w Atece ma regulację lędźwiową, regulację wysokości. Jest duży, przyjemny i naprawdę wygodny. Podłokietnik, oczywiście pokrętło do zmiany charakterystyki napędu. No ale zobaczcie, jak wygląda wnętrze tego samochodu, czy to kierownica, czy wszystkie elementy. Deska rozdzielcza bez żadnych najmniejszych śladów zużycia. Schowek. Wejście na karty pamięci, na płytę. Jest możliwość także dezaktywacji poduszki powietrznej dla pasażera, jeżeli przewozimy dziecko w foteliku pod sufitka, także bez uwag. Idźmy jeszcze od strony kierowcy. Tapicerka drzwiowa. Widzimy także pokrętła do regulacji lusterek, są także elektrycznie składane. Zobaczcie tutaj te wszystkie newralgiczne elementy. Widzicie także podświetlenie jest podłogi. Tempomat z regulacją odstępu. Automatyczne światła. No mamy tutaj naprawdę bogate wyposażenie. Ja je oczywiście jeszcze omówię, ale teraz zajmijmy się dalej tą tapicerką. Widzicie, fotel kierowcy także nie jest zniszczony, wygnieciony. Tutaj takie delikatne zagniecenie, ale on jest taki kubełkowy, więc zawsze przy wsiadaniu, wysiadaniu, no niestety nie ma wyjścia, musi kierowca otrzeć delikatnie. No i też nie jest to, tak jak mówiłem, najbogatsza wersja, jeżeli chodzi o materiały, więc te materiały delikatnie szybciej ulegają zagnieceniom, ale jeżeli będziecie dbali o auto, to na pewno długi, długi czas będzie właśnie tak to wnętrze się prezentowało jak teraz.
Oferowany SEAT jest w pełni przygotowany do rejestracji. Kupujący otrzymuje fakturę, jest zwolniony z podatku PC3 2%. Jedyny koszt dla kupującego to 256 zł w Wydziale Komunikacji za tablice rejestracyjne. Po prostu niczego już nie musisz załatwiać. Wszystko po mojej stronie. Wraz z samochodem wszystko to, co otrzymał właściciel z salonu, to ważne. To wszystko jest także i dzisiaj. Mamy komplet oryginalnych kluczyków, mamy kartę pojazdu, dowód rejestracyjny, mamy instrukcję, etui, mamy także wydrukowaną przeze mnie, ściągniętą z serwisu ASO, historię samochodu, jak i dane samochodu. Mamy także raport Dekry wykonany na 71 133 km. To wszystko po prostu potwierdza nam przebieg tego samochodu. Ta dokumentacja też wskazuje na to, że samochód był serwisowany odpowiednio dobrze. Ostatni wykonany przegląd w tym samochodzie według tego, co tu zastaniemy, na 84 tysiące kilometrów, więc niespełna 3 tysiące kilometrów temu, więc samochód po prostu wygląda i także dokumentacja nam mówi o tym, tutaj zastana, że nie wymaga on żadnych wkładów finansowych, więc tym bardziej zapraszam, jest to samochód kompletny, mamy nie dość, że ładny samochód zewnętrznie, wewnętrznie, to i także to wszystko też jest odpowiednio udokumentowane, a to się po prostu liczy. Jak wiecie, ja jestem osobą większą, ważę 114 kg, mam 1,86 m wzrostu, czyli mogę powiedzieć, ile miejsca znajdę w Seacie Ateca i specjalnie dla Was to uczynię, wejdę do tego auta. Wsiada się oczywiście wygodnie, bo to jest samochód typu SUV, czyli podwyższony, więc wsiadanie, wysiadanie jest ułatwione. Wszyscy, którzy mają problemy z kręgosłupem, na pewno taki samochód docenią. I więc zasiadłem w Atece tutaj przede mną. Ten fotel jest odsunięty nawet troszeczkę do tyłu, więc jeszcze ktoś spokojnie tam wygodnie mógłby usiąść. A ja tutaj na nogi mam jeszcze bardzo dużo miejsca. Zagłówki są regulowane naprawdę wysoko. Mogę sobie go podnieść, głowę położyć na tym zagłówku bardzo wygodnie. I też co ważne, kanapa w Seacie Ateca jest tak wyprofilowana, że od razu czujemy się tutaj komfortowo. No i przestrzeń nad głową. Słuchajcie, bardzo dużo miejsca jeszcze nad głową mam, więc ten tutaj podłokietnik sobie wyciągam, nawiew ustawiam na siebie i powiem Wam, że mogę tym samochodem podróżować setki kilometrów i na pewno nie czułbym tutaj żadnego zmęczenia. Zresztą też widoczna tutaj jakość wnętrza tego samochodu jest od razu zauważalna. Wszystko jest poprawnie zmontowane, sztywne. Tu nic nie lata, nic nie odstaje. Drodzy Państwo, naprawdę Seat pod tym względem odrobił lekcję, nauczył się, jak to się robi. I jednak inżynierowie Volkswagena mieli rację, że nie pozwolili Atece skorzystać z wszystkich technologii, jakie wtedy oferował Tiguan, bo Ateca nie może być wyposażona w silnik biturbo, czy z 2017 roku Ateca, czy w zawieszenie pneumatyczne. Ale dla Polaków to jest oczywiście na plus, bo my nie lubimy skomplikowanych silników, skomplikowanych zawieszeń, a jednak lubimy właśnie proste samochody i Seat musiał stworzyć się bez tych wszystkich dodatków idealny samochód. Taki, który może zdrowo konkurować z Tiguanem. No i powiem Wam szczerze, że udało im się to naprawdę wyjątkowo dobrze. Kokpit Seata Ateki jest jakby przeniesiony żywcem z Seata Leona. To są po prostu znane rozwiązania i kiedy wsiadamy do Tiguana, czy do Skody, czy do właśnie Seata, to niczego nie musimy szukać. Wszystko jest na swoim miejscu. Jednak w Seacie fajne jest to, że ten ekran jest troszeczkę wysunięty w stronę kierowcy. To taki sportowy akcent. No i zegary w Seacie są na pewno ładniejsze. Czytelność na bardzo wysokim poziomie. Więc uważam, że deska rozdzielcza kokpit jest ponadczasowy i na pewno nie będzie się szybko starzał. A dzięki temu też, że mamy tutaj mnóstwo rozwiązań multimedialnych, doskonałe nagłośnienie, no i fajne wyposażenie, to na pewno użytkowanie takiego samochodu będzie należało do tych przyjemnych każdego po prostu dnia. I podróż urlopowa z rodziną także będzie przyjemna, no bo tutaj doskonały klimatronik, tak jak mówiłem, mamy systemy bezpieczeństwa, fajne wnętrze, wygodne, więc czego chcieć więcej od samochodu. Więc drodzy Państwo, ruszamy, pierwszy bieg sobie wrzucimy, no i delikatnie popuszczamy sprzęgło, Ateca rusza płynnie, przerzucimy sobie jeszcze tylko nasze tutaj pokrętło na tryb off-road.
tak jak teraz, ok. Jesteśmy w trybie off-road, czyli idealne do takich właśnie warunków leśnych i jedziemy spokojnie sobie Ateką, bo ten samochód naprawdę jest w pełni kierowalny. On naprawdę nie ma słabych stron. Ateka doskonale się spisuje w takich właśnie warunkach. Nie musimy się niczego obawiać. Samochód się bardzo dobrze prowadzi. Średnica zawracania nieco ponad 10 metrów, więc drodzy Państwo, będziecie sobie mogli spokojnie tym samochodem bez problemu manewrować. On po prostu się Wam spisze. Seat Ateka to samochód, który słucha się swojego kierowcy doskonale. Samochód przewidywalny, w pełni bezpieczny i właśnie na takich też leśnych duktach będzie nam spisywał się rewelacyjnie. Do tego też został stworzony MQB, platforma, doskonałe zawieszenie, ale też tanie w naprawach, bo oczywiście mamy z przodu kolumny MacPersona, z tyłu belkę skrętną, więc nie będziecie musieli obawiać się jakichś podwyższonych kosztów eksploatacji Seata Ateki. Zawieszenie proste, ale skuteczne. Doskonale samochód wyważony, stabilny i wydaje mi się, że naprawdę pod tym względem Seat Ateka zasługuje na uznanie. Czytelna kamera cofania, także manewrowanie tym samochodem, drodzy Państwo, jest ułatwione i naprawdę ten podwyższony prześwit sprawia, że w takich warunkach samochód czuje się jak ryba w wodzie. Tutaj są te betonowe takie kloce, ale naprawdę zawieszenie wybiera i wzdłużne, i poprzeczne nierówności doskonale, więc nie będziecie mieli żadnych uwag co do tego, jak będziecie eksploatować ten samochód. On naprawdę spisze się Wam perfekcyjnie. Zanim zajrzymy pod maskę, pokażę Wam jeszcze wlew paliwa, bo tutaj znajdziemy jeszcze wlew do płynu AdBlue. Tutaj wchodzi około 15 litrów tego płynu, on kosztuje 1,79 zł mniej więcej za litr na stacji paliw. On po prostu powoduje to, że tym samochodem będziecie mogli poruszać się zarówno po mieście, na trasie. Po prostu nie będzie tutaj problemu z filtrem cząstek stałych. Wszyscy, którzy znają się na ciężarówkach, wiedzą, o co chodzi, że to jest naprawdę doskonałe rozwiązanie, które ułatwia funkcjonowanie. Mamy także oczywiście na komputerze pokładowym wyświetlaną informację, ile jeszcze nam zostało kilometrów na AdBlue, więc nie musicie się martwić, że zapomnicie go wlać. To jest po prostu system, który uwalnia nas od problemów z filtrem cząstek stałych. A teraz zajrzyjmy pod maskę tego samochodu i tutaj znajdziemy oczywiście znane, dobrze oceniane serce, jeden z najlepszych nowożytnych diesli, czyli 2 litry TDI Common Rail, niskoemisyjny silnik o mocy 150 koni mechanicznych, który ma aż 340 Nm momentu obrotowego i ten moment obrotowy, drodzy Państwo, dostępny jest od 1750 obrotów. Parametry tego silnika są niesłychane, bo dzięki temu, że on ma tak właśnie, jest dostrojony i ma tak fajną moc, no to z Ateką z napędem 4x4 pojedziemy 200 km na godzinę, a do 100 km na godzinę przyspieszymy w niespełna 10 sekund. To są naprawdę bardzo fajne wartości dla SUV-a. Chociaż to jest kompaktowy SUV, nie jest to ogromny samochód, ale naprawdę ten silnik tutaj doskonale zdaje egzamin. Średnie spalanie to około 5-6 litrów na 100 km. Oczywiście przy ciężkiej nodze będzie to nawet 7 litrów po mieście, ale kiedy delikatnie operujemy gazem, możemy zejść nawet poniżej 5 litrów na 100 km, bo ten napęd 4x4 dołącza się tylko w potrzebie, więc on tak naprawdę nie działa cały czas i wtedy nie naraża nas na zwiększone spalanie paliwa. 50 litrów ropy wlejemy do zbiornika Seata Ateki, dzięki temu będziemy mogli sięgać zasięgów około 1000 km na jednym zbiorniku. To wszystko naprawdę jest bardzo dobrymi parametrami i dlatego ten silnik jest tak chwalony przez mechaników, przez użytkowników. Dodatkowym jeszcze oczywiście atutem oprócz bezawaryjności jest także pancerność, bo na tym silniku można sięgać przebiegów rzędu 700-800 tysięcy, jeżeli oczywiście skrócimy interwał wymiany oleju do 15 tysięcy, bo tutaj producent mówi o 30, ale ja zalecam, tak jak tutaj właściciel zmieniał, około 20 tysięcy kilometrów, co 20 tysięcy kilometrów. I olej 5W30 z normą 507.00. Jeżeli chodzi o interwał wymiany rozrządu, to 240 tysięcy km. Oczywiście zalecam skrócenie do 200 tysięcy. No ten samochód ma 86 tysięcy, więc jeszcze o rozrządzie tutaj absolutnie nie ma mowy. Silnik pracuje tutaj rewelacyjnie. Niedawno samochód przeszedł przegląd filtrowo-olejowy. Nie ma tutaj żadnych po prostu wkładów finansowych na tą chwilę.
absolutnie bezkolizyjne i bezwypadkowe auto, więc wszystkie tutaj osłony, elementy są na swoim miejscu, niczego nie brakuje. Doskonały silnik sprzężony z 6-stopniową manualną skrzynią biegów, która niezwykle precyzyjnie pracuje i naprawdę nie będzie Wam taki zestaw generował zwiększonych kosztów utrzymania, czy to wymiany oleju w skrzyni, tak jak jest to w DSG, czy właśnie problemów z tymi nowszymi skrzyniami DSG, które czasami bywają problematyczne. Oczywiście tutaj takich problemów mieć zdecydowanie nie będziecie mieli, no nigdy, bo mamy tutaj pancerny manual. Dobrze, uruchomimy silnik i posłuchamy, jak pracuje. Pogasły nam także wszystkie kontrolki, nie ma żadnych usterek, oczywiście od strony elektroniki. Wspomnę jeszcze właśnie o tej skrzyni biegów, zobaczcie, te biegi naprawdę precyzyjnie tutaj wskakują, szybciej nawet niż tego byśmy chcieli. Volkswageny słyną z doskonałych skrzyń biegów, więc tutaj także nie może być inaczej, bo jak wiemy, ATK korzysta po prostu z rozwiązań technologicznych Volkswagena, co jest także na plus oczywiście. Zobaczcie, sprzęgło przy żadnym etapie wyciskania tego pedału nie ma najmniejszego dźwięku. Oczywiście no, samochód był poprawnie eksploatowany, 86 tysięcy, warunki niemieckie, drodzy Państwo, więc naprawdę tutaj nie może być inaczej. No ale idźmy i posłuchajmy jeszcze pracy tego dwulitrowca. Sami słyszycie, że praca jednostki napędowej tego Seata jest harmonijna, równa, cicha. Tak właśnie powinien pracować 2 litry TDI. Ja doskonale znam się na tych silnikach, więc muszę Wam powiedzieć, że ta jednostka w tym Seacie naprawdę pracuje rewelacyjnie. Też odsłoniłem tą pokrywę zewnętrzną, żebyście mogli sami zobaczyć, że nie ma żadnych wycieków, żadnych zapoceń. No silnik jest po prostu tutaj w idealnej formie i postawmy tutaj kropkę, bo po prostu nie ma żadnych uchybień. Seat Ateca to kompaktowy SUV, ale samochód niezwykle bezpieczny, zdobył oczywiście 5 gwiazdek w testach zderzeniowych Euro NCAP. Seat Ateca waży 1473 kg, jego długość to 4363 mm, szerokość to 1841 mm, a wysokość z relingami dachowymi to 1615 mm. Zajrzyjmy teraz do bagażnika Seata Ateki, bo tak jak mówiłem, Seat Ateca jest delikatnie dłuższy od Volkswagena Tiguana i na internecie możecie znaleźć pomiary bagażników Tiguana i Ateki. No i ten w Atece jest naprawdę delikatnie, ale bardziej funkcjonalny, bo większy. Więc uruchamiamy naszą klapę, otwiera się za pomocą oczywiście uchwytu nad tablicą rejestracyjną, tutaj także widzicie kamerę cofania. Bagażnik Seat Ateca ma 510 litrów, kiedy fotele są złożone tak jak teraz. Mamy uchwyty Thermotop do uchwytów ISOFIX, mamy lukę do przewożenia długich przedmiotów, mamy oświetlenie, gniazdo zasilania, no i łatwość właśnie składania tej tylnej kanapy. Pociągamy tylko tutaj za dźwignię i zobaczcie, mamy właśnie płaską powierzchnię, wtedy powierzchnia nam oczywiście bagażowa wzrasta. W tym egzemplarzu także do dyspozycji wyciągany hak. No i tutaj pod pokrywą tego Seata znajdziemy jeszcze dodatkowy schowek na jakieś szpargały. No i tutaj właściciel zamontował taką torbę, a w tej torbie znajdziecie, proszę Państwa, wszystko, co jest potrzebne do samochodu. Tutaj naprawdę bogato doposaży właściciel. Mamy latareczkę, mamy gaśnicę, mamy apteczkę, mamy oczywiście zestaw do naprawy koła, klucze wszelkiego rodzaju. No tutaj jest na bogato, ja tutaj nic nie wyciągam, wszystko przekazuję nowemu właścicielowi, żeby zobaczył właśnie też, że niemieccy właścicielowie
właściciele jednak są skrupulatni i mają tutaj te zestawy bardzo bogate, bo często spotykam się z opiniami klientów, że samochody z Niemiec mają wszystko wykradzione, ale jeżeli kupi się od pierwszego właściciela samochód prywatnie, no to uwierzcie mi, że jest wszystko albo nawet jeszcze więcej niż powinno być. Mamy półkę zakrywającą, no i oczywiście ten bagażnik nie nosi kompletnie żadnego zużycia, nic tutaj nie jest poniszczone, podrapane, zarówno jeżeli chodzi o ten element tutaj progowy czy zderzak. No zobaczcie, wygląda tutaj wszystko naprawdę świetnie, więc nie będziecie mieli do czego tutaj mieć żadnych negatywnych opinii. Patrzcie, wszystkie śruby są fabryczne. No i myślę, że na pewno spokojnie spakujecie do tego bagażnika na wakacyjny urlop, także duże zakupy. Seat Ateca będzie samochodem funkcjonalnym i to zresztą ocenicie sami podczas użytkowania tego auta. Widzieliśmy bardzo dobry stan amortyzatorów, zarówno z przodu, jak i z tyłu, równe amortyzatory, ale teraz dzięki temu, że jestem na stacji diagnostycznej, skorzystałem także z tego, żeby pokazać Państwu podwozie prezentowanej Ateki. Zobaczcie czyściutkie rury wydechowe, co także świadczy o dobrostanie jednostki napędowej. No i podwozie tutaj też nie wykazuje żadnego zużycia. Diagnosta nie stwierdził żadnych niepokojących sygnałów. Przede wszystkim nie ma żadnych zapoceń, wycieków. Samochód jest bezkolizyjny, absolutnie bezwypadkowy, więc wszystkie osłony są na swoim miejscu. Widzimy tylny most, wydech, wszystko poprawnie zamontowane. Nic tutaj nie wymaga kompletnie uwagi. Silnik nie ma także zapoceń ani wycieków, patrząc od spodu. Oczywiście przednie zawieszenie także prezentuje doskonały stan. Samochód ma niewielki przebieg, nie widział polskich dróg, więc nie może być tutaj inaczej. Oczywiście osłona silnika. Drodzy Państwo, wszystkie te informacje będziemy mogli sobie zweryfikować jeszcze wspólnie, kiedy przyjedziecie do mnie na miejsce. Będzie oczywiście możliwość przyjechania na stację diagnostyczną. Oczywiście prezentacja nie może odbyć się także bez jazdy próbnej poza miastem, ale może na to przełączmy sobie nasze pokrętło, które naprawdę zmienia charakterystykę tego samochodu i to jest bardzo przyjemne. Może weźmy sobie w tryb sportowy, żeby samochód reagował na każde naciśnięcie pedału gazu jeszcze bardziej i żeby był taki bardziej wyczuwalny właśnie poza miastem. Seat Ateca nie ma zbyt wielu słabych stron. Jest to samochód zwinny i poręczny, a układ kierowniczy czy napędowy jest dobrze wyważony i komunikatywny. Samochód jest także przestronny, co będzie oczywiście gwarantowało wygodę podróży naszej rodzinie. Samochód, w którym siedzi się wyżej, samochód o doskonałej widoczności, oczywiście wygodne fotele z szerokim zakresem regulacji. Seat Ateca jest samochodem nieskomplikowanym w swojej budowie, co będzie nam gwarantowało także oczywiście ekonomię eksploatacji. Więc czego chcieć więcej? Mamy tutaj także doskonały i sprawdzony silnik. 2 litry TDI Common Rail o mocy 150 koni mechanicznych. Dzięki temu, że mamy te 340 Nm momentu obrotowego, ten samochód błyskawicznie reaguje na naciśnięcie pedału gazu i przyspiesza zjawiskowo. Przyspieszenie do setki w nieco ponad 8 sekund, a prędkości maksymalne rzędu 200 km na godzinę nie są naprawdę wyczynem dla tego samochodu. Ale przy tym, jak na SUV-a, jest bardzo cicho, bo sami wiecie, że niektóre SUV-y nie oferują po prostu takiej właśnie takiej cichości w czasie szybkiej jazdy. Więc powiem szczerze, że Seat Ateca nie musi się naprawdę niczego wstydzić. Zarówno Volkswagen Tiguan, czy Skoda Karoq, Kodiaq, czy właśnie Seat Ateca to są naprawdę bardzo dobre samochody, które sprawdzają się w polskich warunkach drogowych.
Ich zawieszenia doskonale właśnie współpracują z kierowcą, nie drylując jego portfela, ale także gwarantując odpowiedni komfort i właśnie tą precyzję prowadzenia, trzymanie się drogi. Seat dołożył wszelkich starań, żeby zawieszenie Ateki nie odstawało od Tiguana, który może być wyposażony także w zawieszenie pneumatyczne. Więc Hiszpanie naprawdę włożyli mnóstwo pracy w to, żeby właśnie Seat prowadził się tak doskonale. I uważam, że pierwsze pokonane kilometry Ateką będą tego świadectwem. Mały, mocny silnik, bezpieczne wyprzedzanie, ekonomia, spalanie średnie na poziomie 6 litrów na 100 km. Zobaczmy może, jak w tej chwili będzie się tutaj kształtowało nasze spalanie podczas takiej właśnie ekonomicznej jazdy. Jesteśmy teraz w zużyciu. O. No i zobaczcie, drodzy Państwo, przy delikatnym operowaniu gazem naprawdę jestem w stanie tym 1,5-tonowym SUV-em osiągać tak niewielkie spalanie. Silnik rewelacyjny, co także będzie wpływało na to, że wszyscy ci, którzy lubią jeździć o kropelce, to Seatem Ateką będą mogli naprawdę niewiele spalać w czasie ekonomicznej podróży. No ale, drodzy Państwo, utrzymanie takiego stanu rzeczy wymaga nie lada precyzji prowadzenia i takiego umiejętnego operowania gazem. Ale wszyscy wiemy, że Seat Ateka nie jest samochodem, który służy tylko i wyłącznie do tego, żeby jeździć nim super ekonomicznie. To jest także samochód, który ma nam dawać radość z jazdy i radość z prowadzenia. I mi się wydaje, że Seat Ateka jest takim też złotym środkiem właśnie na polskie warunki drogowe. No bo, drodzy Państwo, mamy samochód typu SUV, ale samochód przestronny bardzo wewnątrz. Samochód gwarantujący naprawdę doskonałe wyposażenie, także z zakresu tutaj bezpieczeństwa. Zobaczcie, ja sobie wejdę tutaj w asystentów. Widzicie? Wejdźmy sobie w asystę i zobaczcie, mamy tutaj naprawdę do wyboru mnóstwo różnych ustawień, czyli widzicie, mamy lane assist, czyli asystenta pasa ruchu. Samochód będzie nam automatycznie skręcał na pasie ruchu. Mamy oczywiście blind spot, czyli ten system martwego punktu w lusterku. Mamy asystenta wyjazdu, mamy radar antykolizyjny, mamy, drodzy Państwo, aktywny tempomat. Zobaczcie, możemy sobie wyregulować prędkość w samochodzie. Ja sobie tutaj może ureguluję 100 km na godzinę. Wciśniemy set, żeby nam samochód... O, samochód nam teraz przyspiesza do 100 km na godzinę. Ja tylko zmienię bieg na szósty. Dokładnie. I zobaczcie, on nawet z takich niziutkich obrotów potrafi bez żadnych bezszelestnych dźwięków nam przyspieszać. No i zbliżamy się do tych 100 km na godzinę. Ustawiamy sobie dystans od poprzedzającego pojazdu. Niech to będzie dalej. I włączymy sobie też jeszcze oczywiście asystenta pasa ruchu. No i widzicie, samochód staje się teraz autonomicznym autem, który zaczyna skręcać nam na pasach ruchu. Oczywiście na autostradzie to będzie działało bardzo precyzyjnie. No i kiedy zbliżymy się teraz do jakiegoś poprzedzającego pojazdu, ja tylko jeszcze włączę tego asystenta, żebyśmy tutaj widzieli. Widzicie, zbliża nam się samochód przed nami, on jedzie wolniej. My możemy sobie przyspieszyć, drodzy Państwo, ale samochód nam nie będzie przyspieszał. Wyregulowałem 120, ale przed nami jedzie samochód 90 km na godzinę i tyle też będzie podróżował nasz Seat. Nie powiecie mi, że to nie będzie wpływało na Wasze bezpieczeństwo. Ano będzie, drodzy Państwo. Asystent zmiany pasa ruchu, jeżeli będziecie chcieli nawet zmienić pas ruchu, to kierownica Wam się ostrzeże Was przed tym. Nie będziecie tego mogli zrobić, czyli nie dojdzie, drodzy Państwo, do zderzenia z samochodem, który nas na przykład wyprzedza prawym pasem. My jedziemy 80 na godzinę, a on 160. To są właśnie takie elementy, które wpływają na to, że my możemy w czasie jazdy czuć się bezpieczni. Oczywiście nie możemy także zapomnieć o tym, że w tym samochodzie mamy automatyczne światła. Zmieniają się, zmijania na długie automatycznie. Jest także odczytywanie znaków. Zobaczcie, po lewej stronie nawigacji widać, jaką prędkością możemy w danym obszarze jechać. No i, drodzy Państwo, przejdźmy teraz bezpośrednio do napędu 4x4. Haldex piątej generacji, coś niesamowicie dobrego, bezawaryjnego. I na łukach drogi przyda nam się, ten samochód będzie cały czas stabilny. On będzie po prostu trzymał się drogi jak przyklejony. Wiadomo, że 4 łapy to 4 łapy, drodzy Państwo, ale spalanie nie będzie się zwiększało, bo tylko ten napęd dołącza się w momencie potrzeby. Czyli możemy sobie spokojnie jeździć tym samochodem w zimę, na oblodzonych drogach. Zobaczycie wtedy, jaki to jest komfort posiadania samochodu z napędem 4x4, jeszcze z doskonałymi oponami, tak jak tutaj
tutaj w tym wypadku. Mamy tutaj naprawdę wszystko, czego możecie oczekiwać po nowoczesnym samochodzie. Mamy także piękny wygląd, drodzy Państwo, serwisowanie tego samochodu. Mamy utrzymanie, otrzymaliśmy to od poprzedniego pierwszego właściciela, jakby razem z tym samochodem. Czyli, drodzy Państwo, reasumując, 100 plus 100 gwarantuje, że kiedy przyjedziecie na miejsce oglądać ten samochód, będziecie zachwyceni jego ogólnym stanem, tym, co ten samochód sobą reprezentuje. Mamy także nawet podgrzewaną przednią szybę w tym samochodzie, więc wyposażenie jest naprawdę solidne, niczego Wam tutaj nie zabraknie. Ja te wyposażenie jeszcze Wam oczywiście omówię razem ze wszystkimi tutaj dodatkami, ale naprawdę ten Seat Ateca będzie Wam gwarantował codzienną radość i przyjemność eksploatacji. Niewielki przebieg, 86 tysięcy kilometrów, proszę Państwa, na niemieckie warunki, to powiem Wam szczerze, że w Polsce samochód musi mieć chyba 12 tysięcy kilometrów, żeby dorównać temu stopniowi zużycia. Tam jednak inaczej się samochód eksploatuje i to auto jest tego wprost dowodem. Zapraszam do Auto27. U mnie właśnie możecie nabyć tak sprawdzone, bezwypadkowe, bezawaryjne, bezkolizyjne, doskonałe egzemplarze. I myślę, że to będzie kolejny pozytywny komentarz dla mnie za ten właśnie samochód, którego wyszukałem i z którego jestem naprawdę bardzo dumny. Państwo, widzicie, jestem teraz w parkowaniu automatycznym. Możemy sobie wybrać oczywiście parkowanie równoległe, prostopadłe, zarówno z lewej, jak i z prawej strony. No ale my tutaj sobie wybierzemy parkowanie prostopadłe. Jest także asystent wyjazdu, ale jedźmy, żeby właśnie nam samochód zaparkował, żebyśmy mogli zaobserwować, jak to uczyni właśnie ta Ateca. Dobrze, no i teraz może... O, miejsce jest znalezione, dobrze, więc wrzucamy bieg wsteczny i nic już nie dotykamy kierownicy, możemy jedynie obserwować w lusterkach, w kamerze cofania, jak ten proces się odbywa i zaczynamy parkowanie tutaj pomiędzy samochodami. Widzicie, w kamerze cofania mamy cały obraz, w lusterkach, oczywiście lusterka są fajne, duże, więc też wszystko jest tutaj bardzo dobrze widoczne. No a komputer pokładowy nam pokazuje, co mamy w tym momencie czynić, żeby parkować. Za nami też jest samochód od razu, więc musimy się dostosowywać tutaj idealnie do wskazówek. Dobrze, no i teraz mamy jechać do przodu, więc jedziemy do przodu. Samochód chce zaparkować poprawnie, idealnie i pozwolimy mu na to, żeby to właśnie tak uczynił, więc parkujemy, dojeżdżamy do samochodu, który jest za nami. No i zakończyliśmy właśnie teraz parkowanie i wyjdźmy, zobaczmy, jak Seat Ateca uczynił ten manewr. Zobaczcie, drodzy Państwo, jak zaparkowała Ateca.
Co ważne, samochód równiutko zaparkował między samochodami, co będzie ułatwiało wysiadanie każdemu z pasażerów do auta, więc pod tym względem widzicie, że zrobił to doskonale, równiutko także z liniami. A idźmy zobaczyć, ile zostawił miejsca z tyłu. I tutaj, zobaczcie, mamy perfekcyjnie zaparkowany samochód na centymetry. Oczywiście my w kamerze cofania możemy to sobie obserwować, ewentualnie dojechać troszkę do przodu, ale jeżeli będzie to zatłoczony parking, to zobaczcie, jak perfekcyjnie zrobiła to Ateca. I będziecie mogli korzystać z tego parkowania zawsze wtedy, kiedy tylko będziecie chcieli. Mamy także asystenta wyjazdu, więc no jest tutaj wyposażenie godne naprawdę uwagi i robi to wyposażenie za nas te wszystkie czynności, co najważniejsze, precyzyjnie. Kolejnym bardzo ważnym elementem mojej prezentacji jest badanie czujnikiem lakieru. No bo wiecie, że w ogłoszeniu można napisać wszystko, że samochód jest bezwypadkowy, a potem się okazuje, że bezwypadkowość to sprzedawcy chodziło o to, że nikt w nim nie zginął, lub że nic nie było malowane, a pojedziecie na miejsce z czujnikiem i okazuje się, że większość samochodu jednak była malowana, w dodatku jest spękający szpachel i takie inne rzeczy się oczywiście zdarzają. Więc ja, żeby pokazać Wam, że ten samochód jest absolutnie bezkolizyjny i bezwypadkowy, przeprowadzę badanie czujnikiem lakieru. Jakie plusy ma samochód bezwypadkowy, bezkolizyjny? Oczywiście to, że będzie nam gwarantował pełne bezpieczeństwo, jakie założył producent. No ale także, drodzy Państwo, to, że będziecie mogli utrzymać go w doskonałym stanie, że lakier nie będzie płowiał, nie będzie pękał, że nie będzie matowiał. Po prostu takie auto eksploatuje się zupełnie inaczej, na innym poziomie niż samochód powypadkowy czy choćby lakierowany. Więc nie przedłużam, no i przechodzimy do badania czujnikiem lakieru. Zawsze to robię po jeździe próbnej, więc jak będą jakieś brudy, tak jak tutaj mamy już jakiegoś komarka zabitego, no to nie stresujcie się, oczywiście samochód nie jest nigdzie porysowany, poniszczony, to tylko brud. Więc dobra, zaczynamy badanie. Przejdźmy teraz do omówienia alufelg, ogumienia, no i oczywiście hamulców. Mamy oczywiście 17-calowe alufelgi fabryczne i alufelgi nie są nigdzie podrapane, poniszczone. Pokazuję specjalnie tą alufelgę, bo tutaj ta w tym miejscu ma delikatne zadrapanie, ale tylko ta alufelga i tylko w tym miejscu. Jeżeli chodzi o opony, mamy tutaj opony Hankook 4S, czyli są to opony wielosezonowe, ale przeczytajcie sobie o tych oponach, model Kinergy 4S, czyli bardzo dobre opony, sprawdzone i naprawdę doskonale spisują się w każdych warunkach, więc do SUV-a to są idealne opony, po prostu nie musimy ich zmieniać, czy to lato, czy zima, możemy całym rokiem do wyczerpania tych opon po prostu jeździć. Tutaj z przodu opony mają jeszcze około 60% bieżnika, jeżeli chodzi o tarcze hamulcowe, to delikatnie, bardzo delikatnie wyczuwalny rancik, klocki hamulcowe są praktycznie jak nowe, mają jeszcze około 90% swojej grubości. No i przejdźmy do tyłu, bo z tyłu jest sytuacja analogiczna. Oczywiście tutaj już, tak jak mówiłem, felga nigdzie nie jest podrapana. Jeżeli chodzi o tarcze hamulcowe z tyłu, no to mają praktycznie niewyczuwalny rancik, no taki naprawdę minimalny. Klocki hamulcowe też około
90% swojej grubości, a opony z tyłu mają około 80% swojego bieżnika. Widzicie opony 220/55/17, co także będzie przyczyniało się do tego, że zakup takich opon nie będzie na zbyt drogi, bo komplet nowych opon wielosezonowych, przykładowo do tego samochodu, to zamknie się w granicach 1400 zł, więc nie są to jakieś maksymalnie duże koszty. A biorąc pod uwagę, że samo utrzymanie Ateki, czy to zakup tarcz hamulcowych, czy klocków, no to naprawdę mamy tutaj mnóstwo zamienników, mnóstwo firm do wyboru i te ceny są dosyć atrakcyjne, więc utrzymanie tego samochodu jest bardzo fajne i tanie. No ale tutaj jeszcze nie musimy nic wymieniać, nic zmieniać, samochód jest przygotowany do eksploatacji. Standardowo teraz przejdźmy do omówienia niektórych funkcji wyposażenia Seata Ateki. Oczywiście samochód wyposażony jest w pełen zakres poduszek powietrznych, także poduszkę kolanową. Mamy regulowany podłokietnik z dodatkowym schowkiem w środku, cup holdery na kubeczki, automatyczny hamulec ręczny z funkcją zapobiegania staczania się pojazdu na wzniesieniu, ze wzniesienia. No i tutaj mamy to pokrętło do charakterystyki zmian nastaw tutaj silnika, charakterystyki pracy układu kierowniczego. Zacznijmy może od właśnie tutaj przełączenia na tryb ekonomiczny. Zobaczymy, jakie tu są tryby dostępne. Tryb eko, tryb normalny, tryb sportowy, który będzie nam właśnie windował te własności właśnie przyspieszenia i tak dalej. Mamy tryb indywidualny. No i teraz może ustawienia profilu sobie wejdziemy, co tutaj możemy sobie zmienić, czyli układ kierowniczy, silnik, regulacje odstępu ACC, czyli ten aktywny tempomat, klimatyzacja, w jakim trybie ma funkcjonować. Mamy także tryb off-road. I teraz zwróćcie uwagę, na liczniku automatycznie nam wyłączyło się ESP oraz tutaj widzicie taki samochodzik jakby zjeżdżający z górki, bo mamy asystenta też zjazdu ze wzniesienia. No i wtedy jesteśmy właśnie w takim trybie typowo off-roadowym, więc ten napęd będzie działał z tyłu ze wzmożoną siłą, będzie bardziej czujny, no i samochód będzie się nas, że tak powiem, na tych duktach leśnych czy zaśnieżonych drogach lepiej słuchał. Oczywiście w newralgicznych sytuacjach ten układ ESP także będzie nam funkcjonował. No i sobie jak przełączymy powiedzmy na tryb śnieżny, czyli snow, no to tutaj widzicie już nam się włączył z powrotem system ESP i asystent zjazdu ze wzniesienia także nie funkcjonuje. No i teraz możemy właśnie sobie po zaśnieżonej drodze na spokojnie jechać. Czyli w trybie off-road mamy wyłączony system ESP i asystenta zjazdu, a w każdym innym trybie oczywiście funkcjonuje ten system normalnie, czyli będziemy sobie mogli po prostu tutaj za pomocą tego pokrętła sterować jazdą tego samochodu. Oczywiście może zostać w trybie normalnym, automatycznym, wtedy będzie uczył się jakby nas ten samochód i tego, gdzie aktualnie jesteśmy. Dobrze, mamy oczywiście lewarek 6-stopniowej manualnej skrzyni biegów. Tak jak mówiłem, zawsze po włączeniu wstecznego biegu uruchamia nam się kamera cofania. Mamy także czujniki parkowania 360 stopni wokół całego samochodu. Jest bardzo czytelna ta kamera. Będziemy sobie mogli swobodnie parkować. Mamy tutaj taki schoweczek na smartfona, gniazda USB, gniazdo AUX, gniazdo zasilania. No i tutaj panel klimatyzacji automatycznej. Dla obu stref możemy sobie oddzielnie regulować temperaturę bądź synchronizować, czyli tak jak tu sobie przestawiamy, to i pasażer będzie miał taką temperaturę. Mamy także, możemy sobie ręcznie sterować kierunkiem nadmuchu, siłą nadmuchu, bądź korzystać właśnie z trybu w pełni automatycznego, ale ja ściszę, żeby nam tutaj nie wiało. No i zobaczcie, jeszcze mamy taką opcję jak podgrzewane fotele z przodu w trzech siłach mocy, ale po wejściu jeszcze do tego komputera pokładowego klimatronika ukaże nam się na wyświetlaczu jeszcze inne ustawienia. Mamy ogrzewaną przednią szybę w trybie automatycznym bądź manualnym. Tutaj mamy jeszcze sterowany tutaj jakby ta siła nadmuchu, czy ma być łagodna, średnia, czy intensywna, a po wejściu w ustawienia, zobaczcie, jeszcze mamy do dyspozycji automatycznie zamykany obieg powietrza z czujnikiem jakości powietrza. Mamy także automatyczne dogrzewanie, czyli elektryczne wspomaganie ogrzewania w zimę, bardzo przydatna sprawa. Po 5 minutach wewnątrz samochodu, nawet w najgorszym mrozie, jest po prostu ciepło. No i automatyczne ogrzewanie przedniej szyby, czyli wszyscy, którzy mają Forda, wiedzą, o co chodzi, jak to bardzo uprzyjemnia naszą eksploatację samochodu zimą.
także byśmy mieli to omówione. I teraz u góry mamy przyciski. Mamy tutaj oczywiście przycisk do asystenta pasa, przepraszam, do asystenta automatycznego parkowania, czyli włączamy sobie ten przycisk, wybieramy parkowanie równoległe, prostopadłe, czy to asystenta wyjazdu i tak jak Wam wcześniej prezentowałem, samochód będzie sam parkował. Mamy wyłączenie systemu start-stop, kiedy ktoś nie lubi, gdy samochód nam gasi na światłach, możemy sobie ten system wyłączyć, no i możemy sobie wyłączyć czujniki parkowania. Stacja multimedialna Discovery to wygląda właśnie tutaj, że mamy stację multimedialną z dużym ekranem, mamy po prawej, po lewej stronie przyciski bezpośredniego dostępu. W chwili znajdujemy się w radiu, czyli możemy sobie tutaj ustawiać stację, zapisywać stację, mamy listę stacji, które są dostępne w danym tutaj obszarze, regionie. Możemy sobie wejść także do telefonu naszego smartfona bezpośrednio połączonego za pomocą Bluetooth. Możemy wybierać numer, kontakty, SMS-y. Możemy także głosowo sobie w tym samochodzie wybierać funkcje. Działa po polsku, czy to nawigacja. Możemy ustawić głosowo telefon, wybrać radio czy media. No wszystko tutaj głosowo też obsłużymy. Jeżeli się tego nauczymy, to naprawdę będzie fajnie się funkcjonowało w tym samochodzie. Nie będziemy dotykać nawet tego ekranu. Po prawej stronie mamy przycisk do nawigacji. No i tutaj mamy wbudowaną nawigację wszystkich map, cała Europa jest tutaj zaktualizowana po polsku, bardzo fajnie ta nawigacja prowadzi, tutaj sobie wpisujemy oczywiście cel, no i kraj i tak dalej i prowadzi nas czytelnie i omija także korki. APP to jak podłączymy smartfona tutaj za pomocą przewodu będziemy mieli dostęp do jego funkcji, no bo zobaczcie, samochód jest wyposażony w system Full Link, czyli smartfonowe aplikacje na ekranie tutaj tego wyświetlacza centralnego. Dobrze, wejdźmy sobie jeszcze do systemu Care i tutaj mamy status samochodu, czyli brak wpisów. Widzicie, nie ma żadnych błędów w tej chwili w samochodzie, żadnych problemów. Możemy sobie także tutaj zresetować wciśnienie powietrza w oponach. Jeżeli nam spadnie takie ciśnienie, napompujemy, wciskamy set, no i wtedy resetujemy. Możemy tutaj także sobie ustawić widok, czy to tryb sportowy, jeżeli chcemy właśnie przyspieszać dynamicznie i widzieć, jaką moc zużywamy w trakcie takich przejazdów, no to tu będziemy sobie mogli to obserwować, ale także jeżeli będziemy wybierać się w gorsze warunki drogowe na offroad tak zwane, oczywiście to nie jest samochód typowo offroadowy, no ale spokojnie możemy sobie pojechać do lasu, czy właśnie gdzieś w takie gorsze miejsca, gdzie jakiś kompaktowy samochód to na pewno nie wejdzie, to Seatem sobie przejedziemy, będziemy mogli sobie obserwować jeszcze kąt nachylenia, jaki mamy, jaką wysokość nad poziomem morza i tak dalej, więc fajne tutaj informacje. No i wejdźmy sobie jeszcze do ustawień. Możemy personalizować funkcje tego samochodu i ustawienia różnego rodzaju. Wejdźmy sobie w oświetlenie, mamy asystenta świateł, czyli automatyczne, długie, krótkie. Jeżeli raz tylko pchniemy dźwigienkę tą świateł do tyłu, to zobaczcie, tutaj nam się pojawi takie A. No i w tej chwili już będzie samochód nam długie, krótkie zmieniał automatycznie. To bardzo przydatna rzecz. Oświetlenie wnętrza, przestrzeni na nogi, funkcja Living Home, Comic Home, czyli doprowadzenie, odprowadzenie do domu. Światło nam się świecą jeszcze przez ustawioną ilość sekund. Dobrze, wejdźmy sobie w asystę. No i tutaj mamy asystę, czyli ACC, układ automatycznej regulacji odstępu od poprzednika. No i mamy też front assist, czyli ten radar antykolizyjny, radar, który będzie nas informował o zbliżającej się przeszkodzie zawsze, a jeżeli sytuacja będzie już na tyle awaryjna, no to nawet automatycznie będzie nam samochód hamował. Mamy lane assist, czyli utrzymanie pasa ruchu, tak jak Wam pokazywałem, samochód sam skręca na pasie ruchu, więc naprawdę jazda z automatycznym tym tempomatem aktywnym i z tym lane assistem jest bardzo komfortowa, bo naprawdę się w czasie jazdy odprężamy i czujemy się po prostu bezpiecznie, a nade wszystko jeszcze mamy system rozpoznawania zmęczenia kierowcy, więc kiedy będziemy zmęczeni, to też nas samochód o tym poinformuje, że należałoby wykonać przerwę. No i możemy sobie tutaj przestawiać różne naprawdę rzeczy, nie będziemy po kolei wszystkiego omawiać. Wejdźmy sobie w media. Znajdujemy się w tej chwili w smartfonie za pomocą połączenia Bluetooth, ale mamy do dyspozycji oczywiście płytę CD, kartę SD czy USB, czy wyjście AUX, no ale jesteśmy właśnie teraz podłączeni z naszym smartfonem. No i może uruchomimy tutaj utwór ze smartfona i zobaczymy, jak ta stacja multimedialna działa razem z tymi głośnikami w tym samochodzie. Ooh, yeah.
klimaty to samochody, które grają doskonale, nagłośnienie Hi-Fi pełne w tym samochodzie, więc odpowiednie natężenie, każdy dźwięk słychać bardzo dobrze, więc będziecie także sobie mogli spokojnie słuchać swoich ulubionych utworów i zrobicie to w odpowiedniej dla siebie jakości, bo Seat nam to na pewno zagwarantuje. Dobrze, przejdźmy teraz dalej. Mamy oczywiście wielofunkcyjną kierownicę. Tutaj mam przyciski funkcyjne do komputera pokładowego. Możemy sobie na ekranie tutaj centralnym zmieniać, co chcemy obserwować, czy audio, czy telefon, czy nawigację, czy asystentów, czy właśnie raporty spalania i tak dalej. Mamy także tutaj obsługę głosową. Po lewej stronie mamy przyciski do zmiany piosenki, do podgłaszania, ściszania. Mamy do odkładania połączenia, kończenia połączenia, zaczynania połączenia, jeżeli ktoś dzwoni. Drodzy Państwo, tutaj mamy także manetkę do tempomatu. No i tempomat jest aktywny. W momencie, kiedy, zobaczcie, ja sobie tutaj włączę ten tempomat, wyreguluję sobie jakąś prędkość, w czasie jazdy to się wykonuje oczywiście, wciskam sobie set, czyli zapamiętuję tą prędkość i teraz jeszcze sobie ustawiam odległość od poprzedzającego pojazdu, albo będziemy wolniej, szybciej hamować przed pojazdem, albo będzie ten dystans mniejszy i będziemy hamować później. Tu sobie za pomocą tej manetki dystans regulujecie prędkość, regulujecie bardzo proste, to jest w obsłudze. Mamy także tutaj w tej manetce bezpośredni dostęp do Lane Assist, do asystenta pasa ruchu, także do Blind Spot, czyli do tego asystenta, który nas informuje o zbliżającym się pojeździe w martwym punkcie. Więc to wszystko jest proste w obsłudze. Generalnie także tutaj mamy pokrętło do włączenia świateł, światło w trybie automatycznym, mamy dzienne światła LED-owe. Kiedy wyciągniemy sobie to pokrętło, mamy halogeny przeciwmgielne oczywiście z przodu, dwa razy, także tylne nam się włączą. Regulacja reflektorów. Lusterka są składane elektrycznie, także po zamknięciu auta one nam się złożą elektrycznie, kiedy przyciśniemy w pilocie guzik zamykania nieco dłużej. Zobaczcie, składają się, także będziemy sobie mogli też sterować szybami. Tutaj mamy cztery szyby elektryczne, lusterko wsteczne fotochromatyczne, podświetlenie, mamy schowek na okulary. Nawet z okularami, zobaczcie, też je zostawiam, jak już je widzieliście. No i tutaj pod fotelami także znajdziemy takie wygodne schowki. Ogólnie jest dużo schowków w Seacie, te są bardzo pojemne w drzwiach. Mamy schowek oczywiście tutaj z półeczką dodatkową, z wejściem na płyty, na karty pamięci. Głęboki schowek. Drodzy Państwo, wyposażenie Seata Ateki jest naprawdę bogate, fajne i myślę, że każdy tutaj się odnajdzie odpowiednio dobrze. Jest to samochód nowoczesny, bezpieczny i tak jak mówiłem, też pewny pod względem utrzymania, pod względem bezwypadkowości, więc zapraszam wszystkich szukających konkretnego egzemplarza modelu Seata Ateki z dwulitrowym silnikiem TDI o mocy 150 koni mechanicznych. Zapraszam.